Annalena Baerbock. Polsce. Później głos zabierze przedstawiciel polskiego rządu, do tej pory dwukrotnie
Publicznie na wysłuchania występował wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański, a później pytania będą mogły zadawać państwa członkowskie. Niektórzy polscy dyplomaci przekonywali wcześniej w Brukseli, że wysłuchania nie są potrzebne, bo Warszawa prowadzi dialog z Komisją Europejską. Teraz jeden z polskich dyplomatów powiedział mi, że tym razem wysłuchanie jest na rękę Warszawie, ponieważ będzie ona mogła się pochwalić nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym, oczekując formalnej reakcji Komisji Europejskiej. Polska oczekuje, że Komisja wycofa skargę z Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Polska 33. w globalnym rankingu dobrobytu. Londyński Instytut Legatum po raz 12 opublikował swój Prosperity Index, czyli kompleksową analizę biorącą pod uwagę nie tylko wskaźniki takie jak PKB, ale również szereg wskaźników społecznych. Wynik Polski jest o jedną pozycję niższy niż rok temu, ale autorzy podkreślają, że różnica jest minimalna, a ważny jest szerszy, wieloletni kierunek. Nasz kraj oceniany jest jako czyniący stałe postępy. W Polsce idzie bardzo dobrze. Jesteście na piątym miejscu w Europie Wschodniej i Centralnej. Mój rozmówca dodaje, że od lat trend w przypadku Polski jest jasny. To stabilny postęp. Co o tym decyduje? Choćby edukacja. Dla Polaków to ważna kwestia od wielu pokoleń. Każdy polityk wie, że bez wykształconej populacji nie stworzy się dobrobytu. Na rzecz to bezpieczeństwo. Polacy czują się bezpiecznie w swoich domach, kreślach, czują się aż tak przestępczością. W porównaniu do zeszłego roku ranking sygnalizuje poprawę w sferach ochrony zdrowia i jakości życia gospodarczego. To choćby kwestia ułatwień dla handlu. Jak przekonują autorzy, są też jednak wyzwania, choćby kwestia zaufania społecznego. Chodzi o tkankę społeczną. Spytana na przykład, że mógł być nieznajomemu na ulicy. Niestety Polacy odpowiadają twierdząco rzadziej niż w wielu innych krajach. To chyba po części spadek po czasach komunizmu. Polska zaliczyła też spadek w kategorii wolności osobiste. Zdaniem autorów chodzi o swobodę obywatelską i tolerancję dla poglądów innych osób. Mój rozmówca dodaje, że poprawić się trzeba też sferę przedsiębiorczości, zarówno jeżeli chodzi o przepisy, jak i podejście Kowalskiego do zakładania i prowadzenia biznesu. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Dodajmy, że pierwsze miejsce zajęła Norwegia, dalej Nowa Zelandia i Finlandia, a na dole rankingu znalazły się Jemen, Republika Środkowej Afryki i zamykające listę Afganistan. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką upamiętnili stulecie otrzymania przez Polki pełnych praw obywatelskich. Polki jako jedna z pierwszych w Europie uzyskały takie prawa, przypomniała para prezydencka. Pamiętamy dziś o dzielnych polskich kobietach, które stały na straży rodzinnych domów, przekazywały dzieciom i wnukom pamięć i tradycje. Polki na równi ze swoimi mężami, ojcami i braćmi walczyły o niepodległą. I nic dziwnego, że kiedy tylko Polska odzyskała niepodległość, to Polki, jako jedne z pierwszych kobiet w Europie, uzyskały od razu pełnię praw obywatelskich. 26 stycznia 1919 roku kobiety po raz pierwszy udały się do urn wyborczych jako pełnoprawne obywatelki II Rzeczypospolitej. Zaledwie kilkanaście dni później pierwsze parlamentarzystki zasiadły w ławach poselskich w ówczesnej Europie. Nie było to oczywiste. Polki otrzymały bierne i czynne prawo wyborcze jako jedna z pierwszych na świecie przed Amerykankami, Francuzkami, Włoszkami czy Hiszpankami, co postawiło nasz kraj w szeregu najbardziej demokratycznych i nowoczesnych państw regionu. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Emerytury dla matek czworga dzieci od marca, nie od stycznia. Tak zapowiada minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Program Mama Plus został zapowiedziany w kwietniu na konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie jako element tzw. piątki Morawieckiego. Minister Elżbieta Rafalska mówi, że obecnie projekt ten czeka na rozpatrzenie w Komitecie Stałym Rady Ministrów. Jestem już ostrożna z mówieniem, kiedy na pewno, bo to już nie decyzja strony rządowej, tylko decyzja parlamentu. Dzisiaj wydaje się, że ten termin, o którym wcześniej mówiłam, 1 stycznia, niestety nie wydaje mi się osiągalny, bo przecież lada moment grudzień, a to wymaga też przeprocedowania. Więc ostrożnie powiedziałabym, że tym terminem będzie 1 marca. Program Mama Plus to emerytura dla matek, które nie wypracowały świadczenia emerytalnego, ale osiągnęły już wiek emerytalny i wychowały co najmniej 4 dzieci. Świadczenie ma wynieść 1029 zł i 80 groszy, a więc tyle co minimalna emerytura. Od marca przyszłego roku ma to być 1300 zł. Program informacyjny Polskiego Radia 24.
Salo Mazurabiszwili będzie nowym prezydentem Gruzji. Kandydatka popierana przez rządzącą partię gruzińskie marzenie zdecydowanie pokonała opozycyjnego rywala ze Zjednoczonego Frontu Narodowego Grigor Vashadze. Według sondażu Exit Poll przeprowadzonego dla telewizji Rustavi 2 Salo Mazurabiszwili poparło 55% wyborców, a Grigor Vashadze 45%. Z kolei innego sondażu Exit Poll dla telewizji i medii daje nam kandydatce obozu władzy 58%, a kandydatowi opozycji 42%. Druga tura wyborów prezydenckich Gruzji przeszła pod znakiem czyny naruszenia ordynacji, w tym kupowanie głosów i szantaż. Gruzini, którzy poparli Salome Zurabiszwili, mówią wprost, nie chcieliśmy powrotu Michaela Saakaszwilego. Salome Zurabiszwili wygrała dlatego, że ludzie pomyśleli, iż nie daj Boże, żeby ponownie przyszedł do władzy Michael Saakaszwili i jego ludzie. Wyborcy zwrócili także uwagę na sowiecką przeszłość Grigora Vashadze, który w czasach Związku Radzieckiego pracował w radzieckim MSZ. Nie chcę, żeby człowiek z dawnej nomenklatury Związku Radzieckiego był naszym prezydentem. Chcę, żeby się pojawili nowi ludzie, nowe partie, żeby można było wreszcie wybierać z tych nowych. Na ulicach Tbilisi nie słychać samochodowych klaksonów, nie ma tłumów wiwatujących na cześć nowego prezydenta, jak to miało miejsce w 2013 roku. Gruzini przyznają, że są zmęczeni polityką i nie ufają tym, którzy sprawują władzę. Tbilisi, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Zero emisji dwutlenku węgla do 2050 roku. Tak brzmi plan Komisji Europejskiej. W Brukseli opublikowano długoterminową strategię zakładającą, że do połowy tego stulecia Europa będzie neutralna dla klimatu. Dla krajów takich jak Polska, która gospodarka oparta jest w większości na węglu, ta strategia może okazać się problematyczna, bo jej realizacja będzie wiązała się ze znacznym zwiększeniem kosztów produkcji. Komisja zaproponowała, aby Europa stała się pierwszą dużą gospodarką świata, która do 2050 roku będzie neutralna dla klimatu. Założenia strategii przedstawił komisarz do spraw polityki klimatycznej i energetycznej Miguel Arias Cañete. Jest wiele wyzwań po drodze, ale jedno jest pewne. Utrzymanie status quo nie może być żadną opcją. Unijny komisarz podkreślał, że długoterminowe cele pomogą w zrealizowaniu porozumień uzgodnionych podczas konferencji klimatycznej w Paryżu. Punktem wyjścia ma być redukcja emisji CO2 o 45% do 2030 roku. Komisja podwyższa tym samym o 5 punktów procentowych cel, który został uzgodniony kilka lat temu. Bruksela tłumaczy, że nie powinno być to zbyt dużym obciążeniem dla unijnych krajów, bo po paryskiej konferencji zostały uzgodnione przepisy we wspólnocie dotyczące efektywności energetycznej i zwiększenia udziału energii odnawialnej. One sprawiły, że 40-procentowy cel zostanie zrealizowany szybciej, argumentuje komisja. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dodajmy, że Komisja Europejska przedstawi swoją strategię na konferencji klimatycznej w Katowicach, która rozpocznie się już za kilka dni. Przekaże też dokument unijnym krajom i Parlamentowi Europejskiemu. A wizja Europy neutralnej dla klimatu ma być omówiona na szczycie w maju przyszłego roku w rumuńskim Sybinie. Początek drugiej części magazynu, publicystyka i komisja śledcza do spraw wyłudzeń podatku VAT i dwa zawiadomienia do prokuratury, które zamierza złożyć. Dotyczyło ona byłego ministra finansów w rządzie Donalda Tuska, Jacka Rostowskiego i byłego szefa gabinetu ówczesnego premiera Sławomira Nowaka. Zdaniem członków komisji Jacek Rostowski mógł popełnić 4 przestępstwa. Jeśli chodzi o wyłudzenie podatku VAT, Nowak jedno, a wnioski komisji to konsekwencja zeznań byłej wiceminister finansów w rządzie profesor Elżbiety Chojnia-Duch. Naszym gościem jest Wojciech Surmacz, prezes Polskiej Agencji Prasowej, dziennikarz śledczy ekonomiczny. Dobry wieczór. W tej sprawie, w której wyłudzeń podatku VAT prowadzone jest bardzo wiele postępowań, a ostatnimi czasy kończyły się wieloma zatrzymaniami, aresztowaniami, a do tej pory nie było za bardzo mowy o politykach, zwłaszcza tak wysokich rangów, jak były minister, czy były szef gabinetu politycznego, byłego premiera, czy to jest pewnego rodzaju, pana zdaniem, przełom w ustalaniu odpowiedzialnych za te miliardowe straty dla budżetu państwa, czy też nie? Przełom jest na tyle, że te nazwiska pojawiły się podczas funkcjonowania samej komisji, bo to, że pan minister Rostowski czy pan Nowak, może szczerze mówiąc, to postać pana Nowaka była pewnym nowym, natomiast fakt, że pan Rostowski, nie wiem jak to powiedzieć, tolerował, przymykał oko na to wszystko,
chyba będzie się wydać przez komisję 10 roku, nie tak jak zapamiętam. Ja jestem ciekaw, czy padnie pytanie o Macie Witala. To jest jeden z najbogatszych ludzi na świecie, potentat stalowy w Polsce. Ma polskie buty stali. W tamtym czasie jeden z największych karuzeli VAT-owskich kręciły się na krętach stalowych. I on dostawał bardzo mocno z tego powodu po kieszeni. I po prostu zagroził polskiemu rządowi, że wygasi te polskie kontakty, tak, i zwolni 20 tysięcy pracowników, bo im się po prostu nie opłaca produkować tutaj stali i eksportować jej, dlatego że on nie ma szans z karuzelnikami. I wówczas zareagował minister Rosnowski i zaczął coś tam robić. Tak? I wtedy się pojawiły tak naprawdę bardzo poważne komunikaty ówczesnego rządu, że skala tych nadużyć VAT-owskich jest taka, że może wręcz naruszać statystyki gospodarcze całego państwa, zarówno jeśli chodzi o eksport, jak i import. No, tylko że wtedy się o tym mówiło, dużo się o tym mówiło, ale nie bardzo się, nie do końca się z tym walczyło. Tak naprawdę realna walka z karuzelami VAT ruszyła po 2015 roku i rozpoczęły nikt inny jak Mateusz Morawiecki. Wojna to wojna, to nie ma żartów. Tak. Wojna to wojna, wiesz, na Ukrainie. I co to będzie, co to będzie? Tak. I trzask. I jeszcze prask. I kilka osób. Taki system, czy nie? I za każdym razem był odrzucany przez tę komisję, że każdy system.
Hoj na duch. Nie, nie.